Po tym całym okresie przygotowawczym od 8 maja, gdzie najpierw graliśmy World Grand Prix, drugą dywizję i kwalifikacje U22, gdzie tak naprawdę całe nasze skupienie, cały fokus był na doskonalenie techniki, na podnoszenie poziomu. Przeważnie myślę tutaj indywidualnego zawodniczek. No przyszedł czas na ten najważniejszy moment sezonu, czyli walka o kwalifikacje. Hmm. Do mistrzostw Europy. Jesteśmy tu od 8 sierpnia. Te pierwsze dwa tygodnie bardzo wprowadzające, jeżeli chodzi o motorykę, wytrzymałość. Od tygodnia pracujemy już więcej nad techniką, nad taktyką. Myślę, że tak już zostanie do końca. Sporo meczów kontrolnych z Belgikami, z Czeszkami. jeszcze tu w Szyrku ze Słowaczkami. Myślę, że ten program, który. Przygotowaliśmy, jest na tyle wystarczający, że no, będziemy dobrze przygotowani, mówię, od strony technicznej i taktycznej. Oby tylko nie było kontuzji, bo tak naprawdę zgromadziliśmy tu sporo zawodniczek nowych, sporo zawodniczek których nawet, podejrzewam, kibice nazwisk nie, nie znali do tej pory, ale jest też kilka dziewczyn, które są doświadczone i które muszą dźwigać na swoich barkach grę tej reprezentacji i, i oby tutaj nie było kontuzji, bardzo na nie liczę i, i, i wierzę w ten zespół. Ten projekt, który, który tak naprawdę no, no, dotyczy przyszłości polskiej, żeńskiej siatkówki, e, Cały czas jest oparty przynajmniej na tym wstępnym etapie, oparty na szukaniu zawodniczek. Szczególnie myślę tutaj o zawodniczkach o dobrych parametrach fizycznych i motorycznych, no jak i odnosząc się do taktyki, zawodniczkach, które dadzą sobie radę na, na pozycji numer 4 na poziomie międzynarodowym. To nie jest tylko polski problem, to jest, polski, to jest problem generalnie światowej siatkówki. I kto ma mocne czwórki, ten wygrywa na świecie. No zgadzam się z tą opinią, że, że ten poziom żeńskiej siatkówki, no niestety w kontekście naszej reprezentacji podnosi się. Musimy wszystko robić, żeby ta światowa czołówka, czy europejska nam nie uciekała tam widać było to co powiedziałem wcześniej głównie duży postęp w sile w motoryce w ataku ze skrzydła ta szybkość piłki którą już amerykanki zapoczątkowały kilka lat temu ona zostaje ale przy okazji mamy do czynienia z bardzo wysokimi i mocnymi chinkami dalej z mocnymi amerykankami no i chyba serbki też pokazały że na tą fizykę warto stawiać Poza tym, no mnie się podobały te zespoły od strony mentalnej. Widać było, że to są zespoły, które wychodząc na boisko traktują siatkówkę w tym danym momencie jako najważniejszą rzecz na świecie. I ten mental nakręcał tą czołówkę na Igrzyskach Olimpijskich. Cóż? Muszą dźwigać dziewczyny, które grają w polskiej lize. Kilka dziewczyn, tak jak powiedziałem, doświadczonych. I absolutnie gdyby chociaż jednej z nich zabrakło, to ta reprezentacja jest bardzo osłabiona. Natomiast wierzę w to, że te dziewczyny mają zaufanie w to, co robimy. Ja mam do nich zaufanie. Wierzę, że będziemy szli do przodu. Ale też bez przesady nie, nie zrobimy nagle gigantycznego kroku. My musimy budować ten zespół, traktując każde najbliższe rozgrywki jako najważniejsze dla nas. I tak naprawdę dla tego zespołu, gdzie jest kilka dziewczyn, które dopiero od roku grają jako podstawowe w polskiej lidze i to w drużynach, które są w środku tabeli, to dla tych dziewczyn takie kwalifikacje jak będziemy grali, to dla tych dziewczyn dzisiaj są to po prostu mistrzostwa świata i my tak to traktujemy. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie coraz lepsza i te kontakty są, my rozmawiamy. Ja, szczerze powiedziawszy, no nie miałem wielkich kłopotów tutaj z, w kontaktach z trenerami czy z prezesami klubów. Aczkolwiek no, no zdarzają się momenty, gdzie, gdzie każdy swój interes stawia ponad wszystko, ale to, co bym chciał. To patrzenie na rozwój zawodniczki yy, w kontekście indywidualnym. E, pamiętajmy, że e, my organizujemy tu zespół reprezentacyjny. E, prezesi i trenerzy organizują zespoły klubowe, ale tak naprawdę bez dobrze wyszkolonego e, zawodnika nie ma postępu, nie ma wyników i chciałbym, żeby e, każdy z nas patrzył właśnie e, pod tym kątem na te zawodniczki. No, szczególnie w tym momencie wiadomo, że nas interesują te, które są objęte tym projektem, e,